Witajcie moi drodzy w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taką pisankę szydełkową. Te dwie pisaneczki wykonane są na jajku styropianowym. Tak wyglądają. Jajko styropianowe 7 cm. Z kokardkami, a te dwie pisaneczki wykonane są, wypełnione są kulką silikonową. Jedna mniejsza, druga większa, z kwiatuszkami. Bardzo fajnie, bardzo szybko się robi. Można do tej pisanki zużyć jakiś wełnę, która nam została, jakieś resztki. Niedużo potrzeba na taką pisankę, ale bardzo fajnie w takich kolorach wiosennych. Więc ja sobie tutaj odłożę. Co nam będzie potrzebne? Ja będę dzisiaj szydełkowała włóczką taką wrzos, nie wrzos, kolor. Jest to włóczka Yarn Art Jeans. Do Yarn Art Jeans użyję szydełka 2,25 mm. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Standardowo nożyczki, znacznik. Można użyć znacznika takiego plastikowego lub po prostu kawałek zwykłej włóczki kolorowej, żeby się odznaczał inny kolor niż robótka będzie. Co jeszcze? Igła do wykończenia końcóweczki pisanki, kulka silikonowa, coś mi się zaplątało, kulka silikonowa do wypełnienia naszej pisanki. Ja już niestety nie posiadam tych jajek styropianowych, bo niestety już tyle tych jajek wyrobiłam, że już nie mam, dlatego właśnie pokażę w filmiku pisankę, którą trzeba wypełnić kulką silikonową. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Kwiatuszki. Ja do tej włóczki chyba użyję takiego niebieskiego kwiatuszka, bo będzie pasować. Link do tych wykonania tych kwiatuszków podam w opisie filmu, także każdy sobie będzie mógł zrobić kwiatuszki, jakie tylko chce. No więc co? No więc zabieramy się za robótkę. Ja sobie tutaj przygotuję. Gdzie tu jest początek? Jest. Z taką szydełkową pisankę zaczniemy od wykonania magic ringu, czyli magicznego kręgu. Jak robimy? Palce tak. Owijamy włóczkę wokół palców, tak żeby powstał taki krzyżyk. Pierwszą włóczkę podnosimy, obracamy szydełko i tak jakby tą drugą włóczkę przesuwamy pod spodem. I mamy kółeczko i robimy oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka. O. I teraz w tym kółeczku naszym sobie jeszcze robimy 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5. 6, o co ja robiłam, narzut zrobiłam. 6 i 7. Policzę sobie jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zgadza się. Teraz bierzemy i zaciskamy nasze kółeczko. O, i teraz będziemy robić tak zwanym ślimakiem, czyli nie zakańczamy
każdego rzędu oczkiem ścisłym, tylko robimy dalej okrążenia, dlatego będzie nam potrzebny znacznik. Więc teraz tak, mamy rząd pierwszy, 7 półsłupków, rząd drugi, robimy po 2 półsłupki w każdym oczku, czyli wychodzi nam 14 półsłupków. 1, drugi, w następnym oczku, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, osiem mamy, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 i ostatnie 2, 13 i 14. No, mamy takie kółeczko. Ja sobie tu odetnę trochę tą wódkę, bo mi przeszkadza. O. Dobrze, mamy 14 półsłupków, czyli drugi rząd za nami. Teraz w trzecim rzędzie robimy po 14 półsłupków naokoło, czyli trzeci rząd to 14 półsłupków, czyli po każdym półsłupku w jednym oczku. Robimy to tak. Jeden półsłupek. Tutaj sobie wbijamy już znacznik, żeby wiedzieć, że to jest początek naszego rzędu, żeby się nie pomylić i liczyć oczka. Bo potem nam pisanka może wyjść krzywa. Czyli robimy po jednym półsłupku w każdym oczku. Czyli powinno nam w tym rzędzie wyjść 14 też półsłupków. Ja to przerobię z Wami, bo to jest dosyć krótki rząd. Mam raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 i zostało nam tutaj jedno oczko, czyli 14, bo tutaj gdzieś jest znacznik, to jest początek naszego rzędu. Dobrze, teraz wyjmujemy już znacznik i robimy rząd czwarty. Rząd czwarty to będzie jeden półsłupek w jednym oczku, w drugim oczku robimy 2 półsłupki. I tak na zmianę. W pierwszym oczku robimy jedno oczko, znaczy jeden półsłupek. Od razu sobie zaznaczamy znacznikiem początek rzędu. Jeden i w następnym oczku 2 półsłupki. Jeden i 2. Mamy 3 półsłupki w ciągu, czy powtarzamy 7 razy taką sekwencję, co nam da na koniec 21 półsłupków. Czyli jeszcze raz. 1 półsłupek i w następnym oczku 2 półsłupki. 1 i 2. Zróbcie sobie tak do końca. Ma wyjść na koniec 21 półsłupków. 21 półsłupków zrobionych. Rząd czwarty zakończony. Rząd piąty będzie bardzo prościutki. O całe okrążenie 21 półsłupków, czyli po jednym
pół słupku w każdym oczku. Robimy pierwszy. Zaznaczamy znacznikiem. O. I naokoło robimy 21 pół słupków. 3, 4, 5 i tak dalej do końca rzędu. 21 pół słupków wykonanych, czyli rząd piąty. Rząd szósty będzie wyglądał tak. Dalej będziemy zwiększać liczbę półsłupków. Będziemy robić tak jeden półsłupek i dwa półsłupki w następnym oczku. Czyli robimy pierwszy półsłupek, wkładamy znacznik. I dalej robimy w następnym oczku drugi półsłupek, jeden, i w następnym oczku dwa półsłupki. Czyli mamy w ciągu 4 półsłupki razy 7, wyjdzie nam 28 półsłupków. Czyli robimy jeden półsłupek, w następnym oczku jeden półsłupek i w następnym oczku dwa półsłupki. Czyli to jest taka sekwencja 1, 1 plus 2. 1 półsłupek, 1 półsłupek i w następnym oczku 2 półsłupki. Na koniec ma nam wyjść 28 półsłupków. Rząd szósty skończony, czyli mamy 28 półsłupków. Rząd siódmy po jednym półsłupku w każdym oczku. Czyli robimy cały rząd po 28 półsłupków, pamiętając o tym, żeby w pierwszym półsłupku zaznaczyć sobie markerem, nie wiem jak to się fachowo nazywa, zaznaczyć sobie pierwszy rząd, znacznikiem, nie markerem, ale markerem też mówią. Marker to mi się raczej z pisakiem kojarzy, ale no, to też może być jako marker. Czyli rząd siódmy po jednym oczku, po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli na koniec będziemy mieć 28 półsłupków. Rząd siódmy za nami, czyli 28 półsłupków. Rząd ósmy. Zaczynamy. Jeden półsłupek. Jeden półsłupek. Zaznaczamy markerem, znacznikiem. Jak zwał, tak zwał. Jeden. Drugi półsłupek w drugim oczku. Trzeci półsłupek w trzecim oczku. I następnie dwa półsłupki w jednym. Czyli sekwencja 1, 1, 1 i 2 w jednym oczku. 1, 1, 1 i 2. Powinno nam wyjść 35 półsłupków. Czyli znowu 1, 1, 1 i 2 półsłupki w jednym oczku. Zróbcie sobie tak do końca. 35 półsłupków ma wyjść na koniec. Rząd ósmy skończony. Mamy na okręgu 35 półsłupków. Teraz będą dwa takie same rzędy, czyli rząd 9 i 10. Taki sam, czyli po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli dwa rzędy po jednym półsłupku w każdym oczku. Ma wyjść 35 w jednym rzędzie i 35 w drugim rzędzie. Dziewiąty i dziesiąty rząd robimy po 35 półsłupków naokoło i widzimy się w rzędzie 11.
dwa rzędy po 35 półsłupków wykonane, czyli rząd 9 i 10. Tak wygląda już prawie połowa naszej pisanki. Teraz będziemy robić takie coś. Robimy jeden półsłupek. O. Zaznaczamy sobie markerem. Jedno oczko łańcuszka. Pomijamy jeden półsłupek. Wbijamy się w kolejny i robimy półsłupek. Oczko łańcuszka. Pomijamy jeden półsłupek. Wbijamy się w następny, robiąc półsłupek. Oczko łańcuszka. Pomijamy i wbijamy się i robimy półsłupek. Wychodzi nam taka, nie wiem, czy to dobrze widać, taka o sobie krateczka. Jedno oczko łańcuszka, pomijamy jeden półsłupek, wbijamy się w następny. I tak proszę sobie zrobić. O, takie coś wychodzi. Może tak bardziej, o, takie wychodzi. Proszę sobie zrobić do końca. Oczko łańcuszka, półsłupek, półsłupek, jeden omijamy i robimy drugi półsłupek w drugim oczku. Rząd 11 wykonany. Wyszło nam takie oto wzorek, taki tutaj właśnie w tym wzorku będziemy przeciągać tasiemkę. I teraz jest, będzie tak. Cztery rzędy robimy po 35 półsłupków, czyli rząd 12, 13, 14 i 15 robimy po 35 półsłupków naokoło. Ja Wam zaraz pokażę, jak tutaj w tych właśnie w tym wzorku wbijamy się w dziurkę, robiąc pierwszy półsłupek. Od razu sobie zaznaczamy i w dziurkę i w jeden półsłupek. Dwa i w półsłupek. Trzy i teraz mamy dziurkę. Cztery. Znowu półsłupek. Pięć. Dziurka. 6, półsłupek, 7 i 8, czyli wbijamy się w jeden półsłupek, tutaj co był robiony, i pod to oczko łańcuszka, czyli w tą dziurkę, która tutaj wyszła, robiąc też półsłupek, czyli półsłupek i pod jedno oczko łańcuszka. Półsłupek i oczko łańcuszka. I tak proszę sobie zrobić cztery rzędy. 12, 13, 14 i 15. I spotkamy się już przy rzędzie 16, gdzie będziemy już zmniejszać naszą pisankę. Ja już te moje rzędy 4 po 35 słupków skończyłam. Już tak wygląda jajeczko. Teraz robimy rząd, który? Rząd 16. Rząd w rzędzie 16 będziemy już zmniejszać ilość oczek w tym rzędzie do 30, czyli robimy jeden półsłupek. Zaznaczamy od razu. Jeden półsłupek, jeden półsłupek, jeden półsłupek, jeden półsłupek i jeden półsłupek, czyli 5 półsłupków w rzędzie tutaj.
po jednym w każdym oczku i zmniejszenie. Czyli w następnym oczku wbijamy szydełko pod pierwszą pętelkę. O, następnie w drugim oczku też pod pierwszą pętelkę. Mamy takie dwie pętelki i tutaj mamy jedną, czyli trzy pętelki. Robimy narzut. Przeciągamy szydełko przez pierwsze dwie pętelki i następnie znowu przez dwie. Czyli wyszło nam jedno oczko, jeden taki półsłupek. Czyli mamy 6 półsłupków w rzędzie, 5 pojedynczych i jeden zrobiony z tych dwóch. Czyli mamy 6 półsłupków i wykonujemy to 5 razy, aż wyjdzie nam 30 półsłupków. Czyli jeszcze raz pokażę. 5 półsłupków po jednym w każdym oczku. 1, 2, 3, 4, 5, 5 półsłupków i zmniejszenie, czyli jeszcze raz pokażę. W następnym oczku chytamy tym szydełkiem pierwszą nitkę, nie ściągamy jej, chytamy w drugim oczku półsłupka znowu, mamy dwie niteczki na szydełku, robimy narzut, przeciągamy przez te dwie i przez te dwie, czyli wyszedł nam jeden półsłupek. Zróbcie sobie tak do końca, czyli 5 półsłupków każdy w jednym oczku i zmniejszenie. Powinno Wam wyjść 30 półsłupków. Rząd 16 wykonany, wyszło 30 półsłupków. W kolejnym rzędzie robimy po jednym półsłupku w oczku, czyli 30 półsłupków w okrążeniu. Pierwszy półsłupek zrobiłam, zaznaczamy znacznikiem, markerem i robimy po jednym półsłupku. 1, 2, 3, 4, 5. Proszę sobie tak zrobić do końca 30 półsłupków. 30 półsłupków zrobionych, czyli rząd 17 za nami. W rzędzie 18 będzie kolejne zmniejszenie i wtedy już po tym rzędzie, po następnym rzędzie trzeba będzie już wypełniać kulką silikonową, ale następnie robimy rząd 18. W rzędzie 18 będą 4 półsłupki, po jednym w każdym oczku. Słuchajcie, ja to wepchnęłam, o tu. Mamy 1, 2, 3, 4 półsłupki i zmniejszenie. Czyli pod jedną pętelkę, pod drugą pętelkę, narzut, przerabiamy te dwie pętelki i kolejne dwie. I znowu 1, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I zróbcie sobie tak, aż uzyskamy 25 półsłupków w tym rzędzie. Rząd 18 za nami, 25 półsłupków w rzędzie. Teraz już nie będziemy przerabiać po jednym słupku w oczku, tylko zmniejszamy dalej. Właśnie kot mi wskoczył na stół. Idź piksel stąd. O, już. Odsłonił mi. Zawsze tam, gdzie ja i szydełko, to zawsze jest mój kot, który bardzo mi lubi przeszkadzać. Oczywiście plątać wszystkie nitki, jakie mam. No, ale już uciekł. Poszedł sobie. Dobra, więc teraz... Aha, mieliśmy wypełnić kulką silikonową. Wypełniamy.
sobie muszę przynieść więcej tej kulki, bo tylko tyle miałam pod ręką. Sobie wypełnię za chwileczkę, zrobię następny rząd i przyniosę sobie kulkę silikonową. W następnym rzędzie, czyli rzędzie 19, zmniejszamy liczbę oczek do 20, czyli robimy 3 półsłupki w trzech oczkach. Zaznaczamy znacznikiem. Robimy 1, 2, 3 półsłupki i zmniejszamy. Tak, znowu. Raz, dwa, przepraszam, trzy i zmniejszamy. O. Proszę sobie tak zrobić do końca, ma wyjść 20 półsłupków. Ja sobie za ten czas zrobię i przyniosę sobie więcej kulki silikonowej. Rząd 19 za nami, czyli 20 półsłupków wyszło. Ja już sobie tutaj dopełniłam kulką silikonową. Jajeczko wyszło takie fajne. O. Teraz następne zmniejszenie do 15 półsłupków, czyli robimy 2 półsłupki. 1, znacznik, 1 półsłupek, 1 półsłupek, drugi półsłupek i zmniejszenie. Znowu 1 półsłupek, 1 półsłupek i zmniejszenie. 1 półsłupek, 1 półsłupek i zmniejszenie. Ja już przerobię to do końca z wami. 1 półsłupek, 1 półsłupek i zmniejszamy. 1 półsłupek, 1, 1 i zmniejszamy. Wszystko się zgadza, ma wyjść 15 półsłupków. O, jajeczko fajne. Rząd 21 i 22 to także będzie zmniejszenie. Rząd 21 będzie jedno oczko i zmniejszenie. 1 i zmniejszamy, bo zawsze mi się coś. 1 półsłupek i zmniejszamy. 1 półsłupek i zmniejszamy. 1 półsłupek, zmniejszenie. 1 półsłupek i zmniejszenie. I już ostatni raz, 1 półsłupek i zmniejszamy. O. I zmniejszamy. I rząd ostatni, to już znacznik nam nie będzie potrzebny. Robimy 5 samych zmniejszeń, czyli bez żadnych półsłupków, robimy same zmniejszenia. 1, 2, 3, a tu nawet zrobimy 4 tylko, żeby nam nie wyszła taka górka na tym jajeczku, i 4. Wyciągamy troszkę dłuższą nitkę. Odcinamy.
Odcinamy teraz. Bierzemy niteczkę i znaczy igłę bierzemy. Niteczkę i weźmiemy tutaj. Zakończymy. Żeby nam takie nie wyszło. Kulka mi wychodzi. Tak. Kulka się łapie. O. Tutaj gdzieś o. Ja to tak sobie jeszcze lubię. Nie za mocno ściskamy, żeby nam się tutaj nic nie powciskało. Jak się nieraz tak zaciągnie, to taka wgłębienie się tworzy. O, i już starczy. O. Odcinamy niteczkę. I wyszło takie jajeczko. Fajne. Teraz co? Teraz bierzemy wstążeczkę. I między tymi, gdzie robiliśmy oczka łańcuszka, to obojętnie gdzie się wkuwamy, ja to sobie przeciągam, tak trzeba na pół, szydełkiem. O. I przeciągamy leciutko, żeby nam nie wyszło kulka silikonowa. O i można w każdą dziurkę, ja to sobie robię co dwa. O. Przeciągamy. Przeciągamy naszą tasiemkę do końca. I tutaj. I jeszcze raz przeciągamy. O. I tak, albo robimy kokardkę. O. Kartka. O, kartkę robimy. Weźmiemy sobie, żeby nie było takie obszczępione. Coś taką kartka mi nie chce wyjść. O, mamy kokardeczkę. Albo tak jak tutaj w tym jest, tylko przekładamy, żeby zwisały takie dwie końcóweczki od tasiemki. Ja to teraz tutaj związałam na kokardkę. O, i przyklejamy kwiatuszek, mimo że różowy. Różowy bardziej pasuje, nie? No, różowy. I przyklejamy klejem na gorąco. Zobaczę, czy mój klej
już się nagrzał i zaraz wrócę do Was. Już mi się klej na gorąco nagrzał, czyli wybierzemy i tutaj kleimy. Uważajcie, żeby on jest bardzo gorący, żeby się nie poparzyć, i przyklejamy na naszej pisaneczce. O. I nasza pisanka jest gotowa. I mamy trzy takie pisaneczki. O. I dwie na jajkach styropianowych. O, i tak to fajnie kolorowo wygląda. To by było na tyle. A jeszcze Wam coś pokażę. Jeszcze Wam coś pokażę w następnym filmiku. Pokażę taką oto serwetkę. Ona jest jeszcze niewykrochmalona. Teraz oddalimy. Jest jeszcze niewykrochmalona, bo dopiero co ją zrobiłam. Taka serwetka. Jak najbardziej nadaje się do koszyczka wielkanocnego. Tylko może oczywiście nie taki kolor, tylko białą. Może następną w filmiku będę pokazywać biały kolor albo żółty. No jeszcze będę myśleć. Bardzo fajna serwetka, trochę pracochłonna, ale taka dla początkujących. Naprawdę każdy to zrobi. Nawet osoba, która dopiero zaczęła szydełkować. Ja się postaram tłumaczyć bardzo zrozumiale i będzie super. Bardzo ta serwetka mi się podoba. No więc nowości tyle. No tu moje jajeczka. Jeśli filmik Wam się podobał, bardzo proszę o lajki, o subskrybowanie kanału, bo wtedy wiem, że jesteście ze mną, podobają Wam się moje filmiki i jest super. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!